Witam Państwa bardzo serdecznie, Artur Frąckiewicz z tej strony. I dzisiaj przedstawimy Państwu grę planszową pod tym stworze. Została ona wydana przez polskie wydawnictwo Underworld Kingdom i jest osadzona w uniwersum mitologii słowiańskiej. W grze kierujemy tytułowymi stworzami, które są upadłymi bóstwami, które po prostu chcą odzyskać swoje wpływy wśród ludzi. I bez zbędnego przedłużenia przenieśmy się na planszę gry. Zacznijmy może od najważniejszego elementu, czyli samej planszy. Znajdują się na niej różnorodne żetony, między innymi żetony zaginionych dzieci, myśliwego, guślarza, woja, śladów oraz karty misji, oddzielone dla każdej okolicy oraz dla każdej wioski. Tutaj znajduje się zbiór wolnych znaczników witalności i oddziaływania, podzielonych na znaczniki brutalności i na znaczniki sprytu. Tutaj mamy przykład podstawowej karty stworza. Jak Państwo widzą, znajduje się na niej wizerunek stworza oraz jego atrybuty. Czyli, że w trakcie dnia jego punkty sprytu oraz brutalności, tak samo w nocy. Każde stworze ma też określoną liczbę punktów witalności oraz znaczników oddziaływania, którą można zmieniać co rundę. Oddzielna dla każdego stworza talia kart lokacji pozwala wybrać siedzibę, w której stworze regeneruje swoje siły i która jest bezpośrednio powiązana z akcją ślady. Tutaj znajduje się karta misji stworza, karta zadań. Znajduje się w niej 7 kart lub więcej, w zależności od trybu rozgrywki. Aby ukończyć grę, należy ukończyć wszystkie karty, wszystkie misje, aby dostrzec do karty opiekuna krainy i zdobyć ten tytuł. Dalej znajdują się karty zagubionych dzieci, myśliwego, guślarza i woja, które przedstawiają, jaki test trzeba wykonać, by pomóc lub zaszkodzić myśliwemu lub zaginionym dzieciom, ewentualnie pokonać lub przesunąć woja lub guślarza. Talie dnia i nocy służą do wykonywania testów. Polegają one na tym, by wylosować symbol wymagany do testu. Jak Państwo widzą, tutaj te symbole są przedstawione. Tutaj, jak Państwo widzą, znajdują się talie lokacji, okolicy i wioski. Talie okolicy i wioski to talie zadań, z którym po prostu dokłada się, gdy któreś zadanie na mapie zostanie wypełnione. A talia lokacji służy do wylosowania, w jakiej lokacji znajduje się guślarz lub wuj. Dalej znajdują się wydarzenia i akcje. Wykonanie ich wymaga przesunięcia na kostce liczby o 1. Gdy liczba się wyzeruje, dane wydarzenie zostaje wcielone w życie. Artur, w co dzisiaj gramy? Jak to co? W stworze! Czy to nowa super gra mitologii słowiańskiej? Tak! Mamy nawet dla ciebie planszę! O, chodź, siadaj i gramy! Więc teraz jest twoja kolej i zaczynasz z punktem pierwszym. Niestety nie możesz go wykonać. Czyli muszę wybrać, ja wybieram na przykład tą kartę. Dobrze, i musisz teraz na kostce zmniejszyć o 1 licznik na wydarzeniu. Zmniejszam o 1 licznik na wydarzeniu. Tak. Jest to na liczba 2. O 2. Proszę. I teraz czytam, co mam tu napisane. Przesuń guślarza lub woja na planszy lub spróbuj pokonać któregoś z nich. Dobrze, i co wybierasz? Chcę go pokonać. Dobry, woja czy guślarza? Woja. W takim razie przejdźmy do testu woja. Jest to test nocny i musisz go wykonać przy pomocy sprytu. Przy pomocy sprytu. A mam sprytu aż 5 w nocy. Jako, że nie wykonałeś jeszcze żadnej misji, to nie możesz zmienić wartości testu. Więc jako, że wartość wychodzi 2 na plus, dobierasz 2 karty nocy. 2 karty nocy dobieram. Raz, chyba staje się moja ulubiona gra. Co teraz muszę mieć na tym? Musisz mieć ten symbol. Ten symbol. Czarny księżyc. Czyli o taki. Tak. Wylosowałem z tych 2 kart. Dokładnie, o tak. Więc wuj został przez ciebie pokonany. Jest teraz usuwany z planszy. Co robię z tymi kartami? Musisz odłożyć je pod spód, jak przy każdej wykonanej karcie. Dobrze.
tą kartę akcji z wojem wkładasz pod kartę, z której ją wziąłeś. Dobrze. Gratulacje! Jako nagrodę za pokonanie woja, możesz zakończyć aktualną misję. To koniec naszej pierwszej rundy. Pierwsza runda za nami. Dobrze, więc przechodzimy do drugiej rundy. Która rozpocznie pora. Tak. Ja. Więc rozpoczynamy jak zwykle od zagrywania efektów z kart zadań i misji. I misji. Tak, zresztą nie wykonałaś jeszcze żadnej misji ani karty zadania. Więc nie możesz tego zagrać. Więc wybierasz akcję, którą chcesz wykonać. Z tych? Tak. Z tych na górze. Wybieram to. Zagubione dzieci lub myśliwe. Dobrze, więc możesz zaszkodzić lub pomóc? Wybieram zaszkodzenie. Dobrze. I wolisz zaszkodzić zaginionym dzieciom, czy myśliwemu? Zaginionym dzieciom. Dobrze. Którą lokację wybierasz? Wybieram więc jezioro Raduń. Dobrze, więc przesuwasz tam swój pionek. Zagubione dzieci mają zero brutalności. Jest to test nocny. Jak mam go wykonać, więc? Jeżeli jest coś test nocny, masz aż 4 punkty. To jest spryt. 5. I przystępujesz do testu zaginionych dzieci. Test zaginionych dzieci. Więc jako, że masz 5 brutalności w nocy, a dzieci mają 0, wynik jest plus 5. I wybierasz 5 kart nocnych. Musisz wylosować ten symbol. Ten symbol. Ten. Mam. Nawet 2. Nie, 1. 2. Pokaż do kamery. To jest taki, widzisz, to jest ten. Pokaż do kamery. Patrzcie, lepsi. Co teraz mam z nim zrobić? Gratulacje, jako że... Czy zaszkodziłeś dzieciom? Tak, zaszkodziłaś dzieciom. Dzięki temu, że zdałaś test, otrzymujesz 1 żeton witalności. Dziękuję, zawsze o takim marzyłam. Jednakże masz już limit żetonu witalności. Więc nic ci to nie daje. I widzicie, pole jest początkujące, więc dokonuje błędnych wyborów. Tak nie powinno grać się w stworze. Dlatego została wykopana z naszej trójcy. Przerwie od stworza możemy zjeść biszkopty. Leczą rany po stworzu, ponieważ jest to bardzo brutalne. Tak. Brutalność i spryt wyrządziły rany na mojej duszy. Stworze. Może nie jest to najprostsza gra, ale zdecydowanie jest ona bardzo ciekawa i dostarcza ona bardzo wiele frajdy, śmiechu i dobrej zabawy. Potrzeba do niej nieco wytrwałości i zrozumienia zasad, którego niestety moim współpracownikom zabrakło i nie udało im się dotrwać do tego momentu. Podsumowując, spływiańskie klimaty, dobra przygoda, ładne ilustracje. To wszystko znajdziecie w stworzu. Polecamy.